Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Ja właśnie wróciłem sobie z zakupów. Jestem w Niemczech, byłem na zakupach sobie tutaj w niedaleko w Lidlu. Chciałbym wam tak na szybko pokazać, co sobie dokupuję w trasie będąc, oprócz tego, co zabieram z domu. Zapraszam serdecznie. A więc tak, mamy tutaj taką reklamóweczkę oraz cały plecak. I w ręce przyniosłem dwa brokuły, wafle ryżowe i dwa pęczki rzodkiewki. Rzodkiewkę już mamy, dwa brokuły, zaraz będę gotował, zaraz ich zrobię, ugotuję na parze. Wafle ryżowe najczęściej sobie stosuję z masłem orzechowym, które niestety też musiałem sobie kupić, bo mi się skończyło to moje 100%. Chlebek, ale to żonę, ja raczej nie jadam. Ja mam taki pełnego ziarna, jakiś taki chrupki. Nie przepadam za nim, ale czasami do pochrupania jakąś kanapeczkę zrobić. Dwa opakowania. To będę wypakowywał jako tam, gdzie najczęściej trzymam sobie chlebek. A więc dalej, lecimy. Kilo marchewki. Mrożony kalafior. Zaraz żonka przyjdzie, też będzie na pewno sobie robić. Fajna cena na pomidorki, nie pamiętam dokładnie, ale chyba coś koło euro 50 bodajże. Dużo biorę, kupuję zawsze pomidorów, bo lubię. Szczególnie w tym okresie, jak mamy teraz sierpień. Bardzo lubię pomidorki. Papryka. Dwie sztuki awokado. Oczywiście banany, nie może zabraknąć. Codziennie idzie po 2-3 banany u nas. Ogórek, dwie sztuki. No i z warzyw chyba by było tyle. Te wszystkie warzywa przekładam sobie do tego schowka. No i to do tygodnia powinno mi starczyć. W trakcie będą gdzieś tam, jak jestem w trakcie trasy, mam market niedaleko gdzieś po drodze, wiadomo, tak, wszyscy kierowcy zatrzymują się, idziemy sobie, robimy te zakupy. Najgorzej w trasie jest właśnie, moim zdaniem, z warzywami, gdyż mięso jak kupuję, mam w zamrażarce 4,5 kg, bez problemu prawie na całą trasę mi starcza. Gdzieś czasem dokupię jakieś mięso mielone czy kawałek, czy jakiegoś kurczaka, indyka. Warzywa raz w tygodniu muszę iść na zakupy. Lecimy dalej. Serki Spice Park w Niemczech to jest coś takiego jak Skyr, tylko troszkę tańszy. Makrosy takie same. Na nich bazuję, na nich robię sobie serniki. Sernik Choco Pig polecam. Tego kupiłem 2 kg. To ląduje na samym dnie w lodówce, tak samo jak i skyry smakowe, które lubię sobie dodawać do na przykład do wafli orzechowych, do chlebka lub do jakichś deserów. 2 dla mnie, 2 dla żony, 1 dla psa. Nie no, żartuję. Co my tu jeszcze mamy w plecaku? Pomidorki w puszce. Nie kupiłem mięsa mielonego, chciałem zrobić dla was film z mięsem mielonym, nie zrobię, bo nie było niestety. Soczek marchewkowy, to też głównie raczej dla żony. Orzechy pistacjowe do pochrupania, bardzo lubię. Brzoskwinie. Plecak pusty. Teraz została jeszcze torba. W torbie mamy tak. Jogurty naturalne, które dodaję razem z tym serkiem. Żelatyna do serników. Jutro najprawdopodobniej zrobię sobie sernik, bo dawno nie robiłem. Dwa serki wiejskie. Tak. Filadelfia, coś na słodko do wafli. Bardzo lubię.
Zawsze tylko troszeczkę daję. Coś na słodko. Odchudzona bita śmietana do deserków. Staki. Nie moje. Ale coś może chrupne. Albo i nie. Goferki. To nie jest zbyt dobre. Na pewno to nie jest dobre, ale tak raz na jakiś czas z jakimś skierem można zjeść do tego owoc i wychodzi nie taki zły ten posiłek. Ogólnie niezbyt polecam, bo to sam gluten, kiepskiej jakości tłuszcze i tak dalej. Ale przy mojej diecie, w której jest 80-90 raczej procent zdrowych rzeczy, raz na jakiś czas takie coś nie zaszkodzi. Dwie takie salsy. Paprykowa i serowa. Też niezbyt dobry. Też niezbyt dobry produkt, ale tak naleciało mi na smaka, mówię, troszeczkę sobie dodam do czegoś. No i masło orzechowe, bardzo lubię, niestety tylko 90%, kupujcie zawsze 100%, mam 90%, no ale nic, na tydzień, jeszcze półtora w trasie musi mi wystarczyć, zamówienie sobie zrobię na 100%, bardzo mi smakuje, jedno z moich ulubionych. Co my tu mamy? Szyneczki. Cieniutkie pasterki dojrzewające, bardzo dobre do jajecznicy, często może widzieliście, udaję sobie. Bardzo fajne makrosy, niezbyt dużo tłuszczu, troszeczkę go jest, no i bardzo dużo białka do lodówki. Cytrynka, to też dla żony, mozzarella, bardzo lubię. W sumie dwie, serek brie, bardzo fajny serek ludego. Kapary, super rzecz. Co mamy? Nie wiem, jakiś serek na kanapkę. Nie wiem, ja tego nie brałem. I co tu mamy? Aha, kapary drugi raz, bo ja jem, żona też bardzo dużo je kaparów. I to wszystko. Rachuneczek 58 euro. Odkleję wam na koniec filmu, możecie sobie zobaczyć. Spis cały, wszystkiego co sobie kupiliśmy. Teraz tylko popakować. A więc to by było to wszystko. Nie jest tego dużo, ale w plecach, torbę, ja tego dużo nie zbiorę. Najważniejsze, co sobie kupuję, to zawsze to są warzywa, jakieś mięso. Akurat teraz mięsa nie potrzebuję, bo mam dużo nabiał. Warzywa, owoce. Dla mnie najważniejsza rzecz to jest to. Jeśli podobał Ci ten materiał, daj łapkę, zostaw suba, kliknij dzwoneczek, no i do zobaczyska. Cześć!